Proszę bardzo. Panie marszałku, panie i panowie posłowie, pani minister. W czerwcu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński mówił nam wszystkim i przekonywał nas głośno, że waloryzacja 500+ jest niemożliwa, bo będzie to ruch proinflacyjny. Muszę przyznać, że rzadko kiedy zgadzam się z prezesem Kaczyńskim, ale w tym przypadku tak, zgadzam się. Waloryzacja 500+ z długu zwłaszcza będzie miała charakter proinflacyjny. Kiedy Jarosław Kaczyński wypowiadał te słowa, inflacja była mniej więcej na zbliżonym poziomie co teraz. Co się zmieniło? Zbliżają się wybory i tylko dlatego to robicie. Nie interesuje was długofalowo to, jak to się przełoży na portfele Polaków. Mówicie, że po nowym roku inflacja będzie niższa. No nawet jeśli, to nie znaczy, że mamy wziąć teraz benzynę i dolać do jeszcze rozżarzonego węgla, bo dokładnie tym to będzie. Polska gospodarka naprawdę musi złapać oddech i to, że inflacja będzie niższa, nie znaczy po pierwsze, że ceny spadają, czego wy wciąż nie rozumiecie, a po drugie wcale nie znaczy, że stać nas na to, by dalej doprowadzać do topnienia zasobności naszych portfeli, emerytur czy rent, a dokładnie do tego chcecie doprowadzić. Czy my chcemy walczyć z ubóstwem? Tak, ale ten projekt pogłębi ubóstwo wśród seniorów. Czy chcemy zlikwidować... No bo jeżeli wywoła inflację, to emerytury będą mniej warte. No wy nawet podstawowych zasad ekonomii... Panie marszałku, no nie da się. Czy może pan jakiś porządek na tej sali? No tak się nie da debatować w parlamencie. No właśnie. No nie, no, panie marszałku, prosiłabym o zaprowadzenie spokoju na sali. Ale więc pani, chcemy pani, walczyć pani, pani poseł, zrobimy tak. Minutę. Ja już za chwilę w stosunku do pań każdej z osobna przeczytam ten dokument. Ten dokument kończy się wykluczeniem z obrad do jutrzejszego dnia włącznie, bez głosowań. W związku z tym proponuję taką umowę społeczną. Jakbyście były panie tak miłe, tak uprzejme, o co serdecznie proszę, i nie przeszkadzały swoim kolegom i koleżankom, to nie przeczytam tego dokumentu. A jeżeli będziecie panie przeszkadzały, to każdej z osobna to zrobi. I wiecie panie dobrze, że to zrobię i jeszcze mam dla was złą informację. Nikt nie jest w stanie tego odwołać. W związku z tym, jeżeli chcecie państwo siedzieć do jutra i brać udział w obradach, to bardzo proszę dać procedować innym. Gwarantuję również paniom to, że jeżeli wy będziecie przy głosie i z drugiej strony sali będą takie same sytuacje, zrobię to samo. Dziękujemy. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pani poseł. Więc czy chcemy walczyć z ubóstwem? Tak, chcemy walczyć z ubóstwem. Ten projekt pogłębi ubóstwo seniorów. Wystarczy znać się trochę na ekonomii. Czy chcemy zlikwidować biedę, głód wśród dzieci? Tak, dlatego chcemy zwiększyć pieniądze na edukację, by każde dziecko w szkole dostało po prostu ciepły posiłek. Czy chcemy, żeby ich rodzice mieli wyższe pensje, za które kupią więcej? Tak, niestety ten projekt osłabi siłę nabywczą wypłaty każdej kolejnej rodziców dzieci, o których dobrobyt chcecie dbać. Jest jeszcze drugi aspekt, kolejny, niedofinansowania polskich usług publicznych, szkoły, dlatego trzeba pilnie zwiększyć i przeznaczyć więcej pieniędzy na polską oświatę. Jesteśmy po roku, w którym rodzice wydali rekordowe pieniądze na korepetycje swoich dzieci. Musimy oddłużyć szpitale powiatowe i skrócić kolejki do lekarzy specjalistów, by seniorzy w końcu przestali umierać w kolejkach do lekarzy. Musimy postawić transport publiczny na nogi, bo pomoc sąsiedzka nie może być jedynym sposobem, by dostać się ze wsi do miasta, na przykład do lekarza czy do szkoły. Musimy przeprowadzić transformację energetyczną, sfinansować ustawę o asystencji osobistej, zrobić naprawdę wiele ważnych rzeczy, na których wy w budżecie państwa nie znaleźliście pieniędzy, bo po prostu nie chcieliście ich znaleźć. A to są rozwiązania systemowe, które sprawią, że dziękuję Polska nie stanie się sanatorium poseł. Europy. Po waszych rządach to nam niestety grozi. Młodzi dziękuję albo wyjadą bardzo ze swoimi rodzicami, albo po prostu nie będą dziękuję zakładać bardzo rodzin. Polska 2050 nie poprze tego projektu waloryzacji. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz, bardzo proszę.